Cześć wszystkim, z tej strony Mruszka i witam was w kolejnym odcinku. Jesteśmy tutaj w tym samym miejscu, w którym skończyliśmy ostatnio. Tutaj sobie śpi Felix i Lucja. Felicja się już przebrała na szczęście. Ale zanim zagramy, to ja wam muszę coś pokazać. No dobra, zrobimy tak. Parę takich organizacyjnych rzeczy też mam do powiedzenia, znaczy parę. W zasadzie... jedną. Chciałam wstawić Elizę do rodziny Games. Z tego względu, bo na samym początku myślałam, żeby przeprowadzić do jej mieszkania. Ale stwierdziłam, że zobaczcie. On ma córeczkę. A tutaj mieszka też rodzina progamerki, której jest synek, więc oni może by się jakoś zaprzyjaźnili i tak dalej. I tak sobie właśnie przeglądałam. Wchodzę tutaj, ja patrzę, a po pierwsze, tak sobie przeglądam, gdzie to jest? Kurczę, musiałam ominąć. O, wiecie kto to jest? To jest Travis Scott, to jest jego mąż, a to jest ich syn. I ja nie wiem, jak to się stało, ale tak się uśmiałam. No ale nic. Nie mieszam się w to, nie wtrącam. Coś jeszcze tutaj było ciekawego. Patrzę sobie to ciekawe, co się zadziało w tej rodzinie, gdzie była Liberty i Summer. I wchodzę, patrzę. Pamiętacie, jak Jay zdradził Felicję? No to Jay ma córkę i syna. Znaczy, o ile to są jego dzieci, bo nie wiem, no ale to są jej dzieci. A z tego, co mi wiadomo, istniała taka szansa, że zaszła w ciążę. Także w ogóle chore. Resztę jakoś szczególnie nie zauważyłam, żeby coś się miało wydarzyć. Ale no jestem... tym Scottem jestem zszokowana kompletnie. No ale nic. Idziemy sobie tu. Z powrotem. I teraz jeszcze jedna ważna rzecz. Tak jak mówiłam w dwa odcinki wcześniej, czyli nie w tym wcześniejszym, tylko jeszcze wcześniej, mówiłam, że planuję założyć fanpage, jeśli można to tak nazwać. Znaczy fanpage. To raczej chodzi po prostu o to, żebym mogła dodawać z tego fanpage'a rzeczy na grupę, bo raczej chodzi mi o tę grupę na Facebooku. Żebyście mogli po prostu do mnie pisać, czy ja do was, jeśli chcecie. Bo wiem, że przez pocztę, wiecie, przez maila, to kontaktowanie się jest takie nieprzyjemne, że stwierdziłam, w sumie to założę i już z góry mówię, to nie jest żadnej próżności ani nic takiego, bo... to nie o to chodzi, to po prostu chodzi o to, że ja mogę was informować o tym, że załóżmy odcinek będzie albo nie będzie, żebyście mogli zadać mi jakieś pytania, jeżeli was coś interesuje i wydaje mi się, że to po prostu ułatwi nam kontakt, a nie chodzi o to, żebym ja z siebie jakąś gwiazdę robiła czy coś, no bo nie oszukujmy się, gwiazdą nie jestem i nie chcę być. Także to chciałam powiedzieć, będziecie mieć, myślę, że o, w tym momencie pojawi wam się jakaś adnotacja, albo na końcu filmu i oczywiście w opisie. Także zapraszam do opisu i zapraszam na koniec filmu. Tylko najpierw obejrzyjcie, ale mówię o tym teraz, bo wiem, że jakbym o tym wspomniała w połowie odcinka, to wiem, że ja sama tak mam, że jak ja coś u kogoś oglądam, to kompletnie wszystko wiem, co się dzieje na początku i na końcu, ale w środku to albo się gdzieś rozglądam, albo wstaję, albo po coś idę i... jestem w stanie przeoczyć niektóre rzeczy, dlatego tak jak mówiłam, mówię o tym na początku. A, jeszcze jedna rzecz. Progamerka zaproponowała mi, żebym sobie pobrała łóżko piętrowe dla dzieci. I łóżka piętrowe, super sprawa, ale ja wam powiem o moim problemie, który kiedyś miałam. Jak miałam lat 14, jeśli się nie mylę, nie, no to była druga gimnazjum, to tak, 14 lat, to miałam internet. Ja wiem, że pewnie dla części z was to się wydaje dziwne, ale za moich czasów to i
tak może nie wszyscy mieli internet w tym czasie, w którym wy macie teraz, macie taką możliwość. Ja na ten internet bardzo długo czekałam. Jedyne, co mogłam, to tylko pozazdrościć koleżankom, że mają. I to był czas, w którym były Simsy 2, znaczy to już zaczynały Simsy 3, ale ja byłam maniaczką dwójki, także trójka dla mnie kompletnie nie istniała. I ja miałam straszny problem, bo odkąd miałam internet, to ja przesiadywałam całymi dniami na wszystkich stronach, gdzie były meble, ubrania, fryzury, jakieś takie wyposażenie, w sensie budowlane rzeczy, typu ściany, podłogi. No wszystko, dosłownie wszystko, i ja się od tego tak uzależniłam, że już mi nawet nie chodziło o grę. Ja nie mogłam sobie dnia wyobrazić, żebym ja przez 2-3, może 4 godziny, i mówię wam to całkiem serio, z ręką na sercu, że ja przez 2-3-4 godziny nie mogła wyszukiwać rzeczy, żeby coraz więcej mieć do tych Simsów, i coraz więcej, coraz więcej. I się strasznie od tego uzależniłam, i mówię wam, kompletnie już nawet nie grałam, to nie o to chodziło, tylko chodziło o to, żeby jakieś cudeńka znaleźć, a potem sprawdzić w grze, czy to działa, bo to też nie zawsze działało. Pewnie część z was kojarzy, jak się pobierało, powiedzmy, fryzury do Simsów, do dwójki, i często było tak, że po prostu to była łysa głowa albo jakaś fryzura, która już w grze była, że po prostu te włosy nie działały. I mówię wam, dlatego teraz nie chcę. Już był taki czas, że ja do czwórki też sobie zaczynałam pobierać ubrania, fryzury, ale stwierdziłam, nie, bo nie chcę zrobić sobie w głowie z czwórką to, co zrobiłam z dwójką, że tylko siedzieć i wyszukiwać nowych rzeczy, bo wolę się zadowolić tym, co jest, i nie chcę znowu czuć się tak, jak się wtedy czułam, bo mówię wam, dla mnie to po prostu mnie aż ciągnęło do tego komputera, i ja nie byłam w stanie robić nic, tylko pobierać cały czas tę zawartość zmodyfikowaną, tak bym powiedziała. Ja wiem, że to może brzmieć najgłupiej na świecie, to jest głupie, ale te wszystkie lata, w których ja patrzyłam, jak moje koleżanki miały jakieś super ubrania, super fryzury i tak dalej dla swoich simek, a ja tylko mogłam na to patrzeć, nie pozostawało mi nic innego. Znaczy, wiem, że była gazeta Sims 2 i tam były takie właśnie różne ubrania, fryzury na płytkach. Nie wiem, czy ktoś z was to kojarzy, ale ja też jakoś nie zawsze mogłam sobie pozwolić na to, żeby taką gazetkę kupić. Więc no po prostu jak widziałam, jak moje koleżanki to miały, one miały tego mnóstwo, naprawdę, to w momencie, w którym ja to też mogłam mieć, to było najwspanialsze, co ja mogłam robić, wyszukiwać te rzeczy. Dlatego nie chcę, bo sobie zniszczyłam miłe wspomnienie z gry. Zamiast grać, pobierałam różne rzeczy. Przez to też sobie strasznie zawirusowałam kompa, bo wiecie, głupia jak but byłam. Angielskiego ja teraz nie ogarniam, a co dopiero te dobre parę lat temu. I nie chcę nawet o tym myśleć. Oczywiście pomysł super dla osób, które to lubią i tak dalej. Ja nie chcę, ja sobie wolę kupić każdy dodatek, który mam, czy który wychodzi, i się cieszyć z tego, niż siedzieć i pobierać, bo nie chcę sobie tego psuć. A, i jeszcze jedna rzecz. Skoro wychodzi ten pakiet rozgrywki, chyba 30, z tego, co się nie, jeśli się nie mylę? 30. No, to moje pytanie do was. Czy interesowałby was First Look? Bo ja sobie zdaję sprawę z tego, że ci, że tak powiem, bardziej znani youtuberzy, którzy nagrywają Simsy, będą mieli pewnie ten pakiet rozgrywki z dzień wcześniej, najmniej. Ale mimo wszystko zastanawiam się, czy interesowałby was First Look w moim wydaniu. Bo się tak, to ja bardzo chętnie nigdy czegoś takiego nie robiłam. A na 100% kupię ten pakiet rozgrywki, więc jeśli by was, moich widzów, interesowało coś takiego, to proszę też piszcie w komentarzu. No i tyle, koniec gadania, zajmujemy się dziećmi. No. No to włączamy grę. Skyler jeszcze nie widziałeś swoich dzieci, ale ona jest ładna, nie? Ja po prostu jestem tak nią zachwycona. Dobra. Zjedzone. Towarzystwa ci brakuje. Zaraz zajmiesz się rodzeństwem. A ty się czujesz wybornie. Kurde, oby więcej takiego samopoczucia.
Mnie to denerwuje, że nie możemy na te dzieci spojrzeć. Ja tak nie lubię, jak one są w takim stanie, je zawsze już postarzam. Ale nie będę tego robiła. W ogóle zobaczcie. Zrobimy tak. Felix jest jakby taki jaśniejszy. Łucja jest taka bardziej śniada. Jestem w ogóle ciekawa, czy oni będą do siebie podobni. O, ale zobaczcie, odbagowało się i ma zielone. Fantastycznie. Dobra. Jej brakuje towarzystwa. Felicjo, zajmij się nią. Może nie zawołaj, ale pochwal ją szczerze. Poznaj ją. Rozmawiaj o gotowaniu. Popraw jej humor. Opowiedz dowcip o wampirach. Właśnie, to do nas też wampiry nie przychodzą, jedno szczęście. Schlebiaj. Opowiedz dowcip. Może patrz w chmury, to niekoniecznie. Ożywiona rozmowa. O Jezu, dziecko płacze. Skyler, bardzo dobrze się składa, że jesteś. Zmień brudną pieluszkę. Oj, ta Łucja będzie problematyczna. Zmienione? Jest dobrze? Super. Idź zjeść. Idź zjeść, zrób siusiu. Sobie troszkę pograj na kompie. Weź prysznic i idź spać. Zrobisz to wszystko tak dobrze jak ten? Skorzystaj, przeglądaj sieć, weź prysznic, zdrzemnij się. Nie, ty będziesz już szedł spać. Dobra. Jak tam to twoje towarzystwo? No już lepiej. Fajnie by było, jak ona by miała jakichś znajomych. Kurczę, chyba z galerii pobieram trochę simów. W sensie nastolatków, bo wiecie... Trochę jestem zła na nią, że nie poszła do tej szkoły. W sensie poszła na chwilę. Dobra, wy sobie tam gadajcie. Co robi Łucja? Się patrzy. Ale są te dzieci śliczne. Mimo wszystko, to jest takie słodkie. Pewnie Felix to będzie synek mamusi, a Łucja córeczka tatusia. Widzisz, on już ma jedną córeczkę tatusia. Wszystko okej? No już jest całkiem okej, to mogłabyś odrobić lekcję. Wiecie co, może kupimy jej akwarium? Skoro na łowi. Ja wiem, że to tak może średnio akwariowe ryby. Które byśmy mogli jej kupić? To jest chyba takie całkiem duże. To może nie. Ale takie? Ale było chyba jeszcze jedno. Może takie? Takie, bo ono nie jest aż takie wielkie, ale jest to większa powierzchnia, tylko gdzie my byśmy to postawili? Czemu nie? Czemu nie mogę to postawić? A to i tak to postawię, także gro... Zrobimy tak. A mogę tu postawić szafę? Przepraszam was, że tak mało let's playa w tym let's playu. Ale... No... Chcę jej to wstawić. Mam nadzieję, że chyba wszystko jest okej tutaj, nie? Aha, tylko to chciałabym, żeby było białe. No bo w sumie fajnie, jak ona się tym interesuje, co nie? Ale wiecie co? I tak wolę, żeby to akwarium było tu. A może takie małe? Ale no nie, no nie chcę małego. Ona by naprawdę nie da rady tutaj wejść, no bo jak nie da, to... Wiecie co? To może jej postawimy takie małe akwarium na razie. Ale ładne. Ono zawsze tak ładnie wyglądało? No dobra, to niech jest takie. To wsadź sobie, ona jeszcze jest w dobrym stanie. Fajna ryba. A nie, jest ryba, ale czad! Masz swoją rybkę, możesz ją nakarmić? Nie. No ale masz swoją rybkę, żeby jej nic nie śmierdziało w tym wyposażeniu. Czemu oni klękają tak na ziemi, jak nie muszą? To ja nie wiem.
O Jezus. Teraz Felix. Nie, ty nie idź pod prysznic. No tak to niestety będzie z tymi dziećmi. Nie, nie, nie jest butelki. Nakarm piersią. Przewiń. Tyle osób tu przychodzi, nikt się nie interesuje. Ale on jest chyba po prostu... Pokołysz go może. Przytul. A, teraz jest... Już jest okej. Jak gdzieś łatwiej. Ale już bym chciała, żeby byli małymi dziećmi. Piszcie w komentarzach, czy postarzymy ich w tym odcinku, bo dla mnie to takie dziecko to trochę nie jest dziecko. Ja wiem, że to może strasznie zabrzmieć, ale... No tak za bardzo nie można z nim nic zrobić, a te małe dzieci są takie słodkie i byłyby wtedy mniej więcej w tym samym wieku, co... dziecko Adama, co dziecko Gosi i tak dalej. Także myślę, że też by było fajnie. Zrobiłaś tę lekcję? Chyba tak. To fajnie. Co byś mogła zrobić ciekawego? Pracy nie musisz znajdywać. Społeczne. A w sumie mogłaby poszukać korespondencyjnych przyjaciół. Poczekaj. A poczekaj, w sumie zaprzyjaźnij się z Luną. Bo ona jest chyba w twoim wieku, prawda? Czy mogłabyś mieć jakąś przyjaciółkę? Coś mi tu... No tak. Napraw. I umyj. Nie pij wody, no proszę cię. Jak ja tego nienawidzę. Wszystko ładnie zrobił? No, może nie wszystko, ale... Gdybyś chciała się załatwić, no ale to zaraz. Aha, bo miała urlop. No okej. Dzieci zostaną z opiekunką, prawda? Jak oni wyjdą wszyscy. Bo raczej nie chciałabym brać urlopu. Stłuczony palec. Nie, nieprzyjemne otoczenie. No nic, odzyskaj jeszcze części. Ona będzie jeszcze jakąś złotą rączką. Ale dobrze, niech jest zaradna. O, już ma drugi poziom. No tak, jak się wszystko w domu psuje. Ale może już ulepszać? Może już ulepszać. To, nie, ale to ulepszysz potem. Chociaż wolałabym, żeby Skyler się tym zajmował, bo to jest taka stricte męska robota. Ale to nic. Jeszcze jakbyś mogła wytrzeć podłogę, to by było super. I wtedy możesz wyrzucić śmieci, faktycznie. O, fajnie. Fajnie, że z Luną już jest tak lepiej. Proszę, idź, skorzystaj. Teraz. Felicja, napisałaś ten felieton? Nie napisałaś, to jeszcze jakbyś mogła napisać. Na którym ona jest poziomie? Już na 7. Teraz to będzie? Gastronomiczna hedonistka. O, ty będziesz miał awans, tylko... Musisz się lepiej czuć. 17 na godzinę, a ona 164, także... Bo szkoda, że się tak w sumie mijają, prawda? No ale nic, no tak to już jest. Musisz sobie spać, po prostu spać, czy... Dobrze. Napisz. Jeszcze weź... Przed snem nakarm piersią
przewiń. Kołysz i nakarm piersią. Przewiń i kołysz. Dobra. Jakie to są złodziaki? No, cieszę się też, że wam się ten domek podoba. Bo tak jak mówię, ja jakoś nie jestem super z niego zadowolona. Ale wygodny jest, bo wiecie, nie zawsze to, co ładnie wygląda, to jak się robi speedbuildy, nie zawsze to jest wygodne dla rozgrywki. Na przykład, ja nie uważam, żeby te lampy były zbyt ładne, ale nie bardzo sobie wyobrażam takie, wiecie, wiszące na pół tego, na pół pokoju, że tak powiem, bo przez to się tak niewygodnie gra. I jakby też to właśnie rozgraniczam, budowanie pod grę i budowanie pod to, żeby to fajnie, realistycznie wyglądało. Dobra. No i dzidzie mogą spać. Wiem, że my go obudziliśmy w sumie, no ale teraz może sobie spać spokojnie. Ty zjedz sobie, skorzystaj i też idź spać. O nie! I co ci jest? Nie jedz. Chodź, zmieść tę pieluszkę. Widzicie, teraz jest problematycznie, nic nie można zrobić. Umniejszaj wartość. Zjedz te grillowane owoce. Nie mogę aż się napatrzeć, ona teraz ma taki z powrotem taki płaski brzuszek. Widzicie, Felix znowu jest cicho i się uśmiecha, ale zobaczcie, jak się łatwo się uśmiecha ta dzidzia. I on ma... Ojej, wykrakałam, zmień brudną pieluszkę. Już się najadłaś, już nie musisz jeść. No, ojej, no dobra, pozmywaj. Już jest okej. Dobrze, to iść teraz skorzystaj i idź spać. No dobra, ale dobrze jej wychodzi zajmowanie się tym dzieckiem. Tym dzieckiem, tymi dziećmi. Dobra, możesz spać? Spać. Dobra, wszyscy będą spać pewnie przez jakieś 15 minut. Dobrze, dzieci nie są brane pod uwagę, jako że nie śpią, nie? Dobra. Skyler wstał. No trochę nie w czas się wyspałeś, przyjacielu. Idź sobie zjedz. Idź sobie może trochę pooglądaj telewizję, a wtedy będziesz musiał pewnie wypełnić te raporty, czy co to tam było. Idziesz sobie do telewizora? Super, fajnie, że nie mogą dwie rzeczy na raz robić, bo w dwójce czy trójce to by było tak, musiałby zjeść. Jakby zjadł, to by tutaj przyszedł. A tak by mógł, a tutaj może oglądać, jeść i jeszcze z kimś rozmawiać w międzyczasie. Jejku, ty też już jesteś głodna, ale wyśpij się. O, to ci pozwoliłam się wyspać, sorcia. Felicja nadal dobrze. Dzieci myślę, że też jest dobrze. Dobra, to sobie tutaj pogadacie od razu. Nie ma chyba jedzenia. Felicja będzie musiała, jak w stanie, zrobić coś do jedzenia. Kluski z czosnkiem możesz zrobić. I teraz możesz już robić na przyjęcie, bo jest tyle dzieci. Znaczy tyle dzieci. Co ja z tymi dziećmi cały czas? Tyle osób, że na pewno to zjedzą. Dobra, no to się naj... No tak. Jeszcze się zaśmiała. Dobra, ty byś mogła... Co jest?
jak w klatce. To usiądź sobie tutaj, posiedź sobie chwilę na świeżym powietrzu. Powinno być ok. Weź sobie może pouprawiaj jogging. Jak już wstałaś, bo wiem, że ona chyba lubi. Tam sobie z kimś chyba gadał, wyniesie śmieci, to super. Z zabawą wszystko już ok. To weź... to było chyba w sieci. O, przeglądaj bazę danych, a nie wypełnij raporty. Dobra, ona sobie gotuje. A przy okazji... I tak pewnie będzie musiała jeszcze umieć lepiej to wykwintne gotowanie, dlatego dobrze się tego uczy. To w sumie bardzo szybko leci. Dobra, dzisiaj ogólnie nam się udaje ogarniać ich, to dobrze. Dobra, ty sobie to wypełnij. Mam nadzieję, że zdążysz. W sumie. Wróciłaś już może? Jesteś w stanie podejść do Łucji oczywiście, do kogoś by innego. I ją nakarmić. Aha. No nie dane ci było, widzisz. Tak to z tymi matkami jest. Że nie dopuszczają nikogo do dzieci. Ale nie, ja wiem, że zazwyczaj jak rodzeństwo podchodzi do tych maluchów, to one takie są jakieś niezbyt zadowolone. Dobra. Nakarmiła. O, ale może się wykazać w sumie. Ejku, ty nie zrobiłaś tej pracy domowej do końca. No to odrobię jej lekcję. A ty... Ojejkuś. Nakarm piersią i przewiń. Dobra. Iris odrobiła, to super. Jejku, ona dalej płacze. Możesz jej zmienić brudną pieluszkę? Dobra, super. Okej. To schowamy już do lodówki, żeby mieli co jeść. Wszystko zrobione. Skyler? Dobra, napisz to do końca. Okej. Zasuwaj do pracy. Iris sobie je. Dzieci śpią. Policja jest zadowolona. Ale... jakąś... Co z nią? I tak jest... O Jezus Maria, znowu te dzieci! Zmień brudną pieluszkę, ale dobra, no bo jadł w sumie. Dobra. Okej. Rozumiem, że zostawiłeś sobie na potem. Dobra. To weź sobie ty też jeszcze zjedz. Albo może weź sobie szybki prysznic przed pracą. W sumie masz jeszcze dużo czasu. I wtedy weź jeszcze przyrządź wykwintny posiłek, żeby było tego więcej. Sałatkę możesz zrobić. Póki dzieci... o, co bym chciała zrobić? To tak. Tutaj bym chciała zrobić, żebyś zdobywała przyjaciół. A tutaj bym chciała zrobić, żebyś pracował ciężko, żebyś miał... Chociaż nie wiem, czy... Nie, dzisiaj nie musisz sobie pracować ciężko. Bo... I tak dostaniesz awans. Okej. Śpią, oboje śpią, naprawdę. Fantastycznie. Dobra. Piąty poziom, no to super, to już połowa drogi. Dobra, zjedz sobie. Z dziećmi wszystko ok.
No nic, a trzeba czekać, aż pójdziesz do pracy. Możesz to sprzątnąć. A, sama wiesz lepiej, to dobrze. O, ona też dostanie awans, także będą oboje zadowoleni. Mam taką nadzieję, że Skyler już... Tak, jest awans. Do 15. No to 2 godzinki będą musiały zostać z opiekunką, to nic takiego. Tak myślę, że opiekunka przyjdzie. No ale no raczej tak. Kuchnia z duszą. Nie, nie oglądaj komedii romantycznych, tylko mogłabyś na przykład oglądać kanał kulinarny, żeby się czegoś nauczyć. Dobra, no to przewijamy, aż ona będzie musiała. Spotkała Morgan. Morgan to jest nastolatka? Tak. Ta osoba nie jest ani przyjacielem, ani wrogiem. To co? Takie coś było? To chyba w tej aktualizacji doszło. Ale śmiesznie. Przecież zawsze wesprzecie. Sobie to też jest... Nie, to jest... Jacie! Nakarm piersią. Tak, idziemy do pracy jak najprędzej. Dobrze. Okej. Przewijmy sobie to. Ona sobie jeszcze chwileczkę usiądzie. Fajną już fryzurę. A coś tam. Ania. Rozumiem. Mogłabyś nastolatków w sumie poznawać. Zostali wysłani do żłobka. No i fantastycznie. Stop. O, no super. Okej, awans. Analizuj dane wywiadu używając komputera. Obrotowiec. O, i więcej pieniędzy, to fajnie. Dodatkowe dwa na godzinę. Super. Czemu tak wyglądasz? Nadal. Jak jesteś tajnym agentem. A nie wiem, nie mam pojęcia, czemu tak wygląda. Okej, wrócili ze żłobka. No nic. Się zastanawiam, czy jeszcze jemu też biura nie zrobić. Bo w sumie powinien też mieć biuro, prawda? Może mu to zrobimy na szybko, jeśli nie macie nic przeciwko. Myślę, że może tu? Tu jest taka pustka i tak. Tylko trzeba będzie ten dywan stąd wynieść. Damy mu jakieś światło, żeby w ciemności nie siedział. O wiecie, to takie troszeczkę mimo wszystko jest nie fair, że Felicja ma, on nie. Bo to, że on nie zarabia, no to jakby nie jest jego wina. Zwłaszcza, że jakby no, przez moje widzimisię on nie ma teraz pracy. Może wyjść lepiej z tej strony. Trochę lepiej to wygląda. Tak jak mówiłam, przez moje widzimisię on nie ma pracy, także no to nie jest jego wina. Barańczowe. Teraz. Tylko teraz złapać ten dywan to będzie... No dobra, było prostsze niż sądziłam. Jeszcze troszeczkę. O. Okej. No i tu uwolnijmy jakieś biurko. Myślę, że powinien być zadowolony. Też mu zróbmy takie coś. Ale może... O, w tę stronę.
Bo nie jestem pewna, czy to tak super funkcjonalne nie jest przez swoją wielkość. Ale ważne, że jest. Trochę też taka ciemnica, prawda? Ale no to z czasem się może polepszy. O, tak możemy mu zrobić. I co on tam dostał? A takie krzesło, no dobra. O, to jeszcze lepsze. I komputer. Możesz mieć czarny. O. No okej. Okej, jest całkiem okej. Możemy mu jeszcze jakiegoś kwiatka dać. Na przykład... takiego. Już takiego wszędzie dajemy. To może jemu damy... Ja wiem, że to was może za bardzo nie interesuje, ale chciałabym już to zrobić. O, z czarną doniczką. No. Okej, ma biuro? Ma biuro. Nie można powiedzieć, że on jest jakiś gorszy. Chociaż nie wiem, czy tego nie ustawić tak. Chyba to tak ustawimy. Mam nadzieję, że będzie mógł tu normalnie wchodzić. W sumie czemu nie? Weź sobie tutaj pograj w Blik Blok. Nie wiem gdzie, nie wiem czemu tam poszłaś, ale musisz iść koniecznie do domu. Ponieważ o, twoja siostra płacze. No dobra, ale jak widzimy, on może tutaj sobie siedzieć. Dobra. Ogarnięte. Ty idź umyć. Nie, najpierw zjedz. Trochę sobie pograj. Możesz też sobie oczywiście odrobić lekcję. No i wtedy będziesz mogła iść spać. Tak chyba to nie zadziała. Dobra, niech ona sobie to najpierw zrobi, bo nie wiadomo, co po drodze będzie musiała robić. Dobra, ty już sobie pograłeś. To mógłbyś od razu... Mam nadzieję, że... Dobrze kliknęłam. Tak. Drugi poziom logiki. To do logiki. Co jest potrzebne do logiki? Na pewno szachy. No może jeszcze tutaj walniemy stolik z szachami. Znaczy stolik do szachów. Ale to chyba tutaj. Czy tutaj? Tutaj. Dobra. Jakieś drewniane sobie weźmiemy. Zazwyczaj ustawiałam to tak i się zastanawiałam, dlaczego oni nie mogą przy tym usiąść. W sensie, dlaczego nie mogę dostawić krzeseł. Ale trochę zmądrzałam. O, chociażby, żebyś coś takiego miał na razie. Ja to potem zmienię między odcinkami. To sobie pograj. Póki jesteś skupiony przede wszystkim. Dobra, to zajmuj się sobą. No i ja myślę, że na dzisiaj będziemy już kończyć. Ja wam bardzo dziękuję za oglądanie. Też was zapraszam właśnie do tego mojego, nie, może nie do fanpage'a, ale do grupy was zapraszam, żebyśmy mogli się razem kontaktować i tak dalej. Linki będą w opisie i na końcu odcinka. Ja wam jeszcze raz dziękuję za oglądanie. Zapraszam was do oceniania, komentowania, subskrybowania. No i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie, cześć!